No, hej wam, cześć. No, dzisiaj taki film bardziej, no nazwijmy to rocznicowy, coś takiego. To już taka tradycja, że co miesiąc, co Fela kolejny miesiąc kończy, to też mamy zawsze film o tym, nie? Co Fela tak zamilkłaś? Szarik akurat gdzieś poleciał. Co ty, Fela, tam tak patrzysz? To kurczak pije z garnka wodę. To chyba nic takiego strasznego. Także tak, no Fela dzisiaj kończy no 11 miesięcy, także już no... Już się pewnie szykuje Fela pomału na swoje pierwsze urodziny, nie? Czy niekoniecznie? No to już miesiąc. No a Białka zostaw ją. A Białka, że miała no, ustaloną datę urodzin na 1 maja, to też tak mniej więcej pasuje. Znaczy mniej więcej, no myślę, że tak jak ona teraz wygląda, no to 3-miesięczny kot tak powinien wyglądać mniej więcej. Fela. Tak, już Fela trochę się z Białką uspokoiła, ale to dlatego, że Białka też, no, jak jej Fela przeszkadza, to wiadomo, nie ma problemu, żeby przed nią gdzieś wskoczyła, bo tu jest dużo miejsc jednak, żeby się schować. No, dzisiaj też nagrywamy tutaj, no bo pogoda jest, no, nie za ciekawa. No, bardzo, bardzo mocny wiatr jest, więc, no, się tutaj chowamy u królików. Co tam, Fela? Powiesz nam, co szykujesz na swoje urodziny? Coś planujesz? Żeby wiesz, żebym ja wiedział wcześniej, nie? No. A też jeśli chodzi ogólnie o kolor, nie wiem, czy to będzie ogólnie dobrze widać na tym, na kamerze, bo ona też lekko zmienia ogólnie kolory. Bo Fela już od jakiegoś czasu i widzę, że coraz więcej tego ma. Chodzi mi tutaj o taki... Bo na przykład tutaj na głowie jest całkowicie po prostu czarny ten kolor. Tak w realu jest to bardzo dobrze widać, a no wszystko oprócz głowy jest, zaczyna się robić taki... Nie wiem, mi to ciężko jest określić, jaki to jest kolor. Co ty, Fela, tam knujesz? Taka Fela się robi płomienna. Także no, nie jest taka całkowicie czarna, cała. To tak się z czasem zmieniło. Bo najpierw miała to tak bardziej tu z boku na nogach. Na nogach, łapach. Tak? A teraz widzę, o, tu dosyć mocno to jest widać. Takie się zrobiły końcówki kolorowe. A co ty taka jesteś niegrzeczna, Fela, co? Białka jest takim miłym kotem. Tak, Białka? Grzecznie, Fela, grzecznie. Także Białka nam ładnie rośnie. Fela to już tyle, co miało urosnąć, praktycznie to urosła. Nie? A one cały czas tylko żeby zabawy i zabawy, wiadomo. Okej, dobra, no dzisiaj tylko taki ten, nazwijmy to, rocznicowy. Co ty masz tu poprzyklejane? Jakieś babole. A, z ziemi, no ciekawe czemu. Pewnie nie od kopania dołków, nie? Pewnie nie od kopania dołków. Także nadal czekamy za no, lepszą pogodą, przynajmniej na parę dni, żeby można było
ogarnąć temat słomy dla królików. Bo jak na razie, no, czekamy dalej, nie? Już drugi tydzień. Fela, fela. Oj. Dobra. Fela. Fela z Białką się będą dalej bawić. Także co? Ej! Nie ciągnij ją za... Nie ciągnij ją za włosy. Znaczy za sierść. Nie wolno tak robić, Fela. Niech Białka jeszcze trochę urośnie, to ty będziesz przed nią uciekać. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie oczywiście. Trzymajcie się. No i cześć.